Dzień dobry Państwu. Witam bardzo serdecznie. Pozwolę sobie kompletnie pominąć wszelkie protokoły. Nie będę witał nikogo z imienia, chociaż na sali są osoby niezwykle ważne. Oczywiście witam też w imieniu pani dyrektor Ewy Przybylskiej, dyrektor Centrum Kultury STD. Natomiast myślę, że wszyscy pozostali, włącznie z prezydentami, kuratorami, z panią starostą, jesteśmy po prostu przyjaciółmi pana Tadeusza. To ładnie brzmi nawet. 55 lat, proszę państwa, pracy, ale jakiej pracy właściwie? Możemy powiedzieć, że pracy twórczej? Możemy. Rysujesz, Tadziu. Możemy powiedzieć, że przede wszystkim dziennikarskiej, przynajmniej myśmy się poznali z tej strony w redakcji. Proszę państwa, fantastyczna sprawa. Już około 2005-2010 rok nikt na świecie nie pisze na maszynie do pisania tekstów do redakcji. Wszyscy, no dobrze, no ale to jest takie porównanie akurat, Tadziu, to ty się porównałeś do Ernesta, ale ja się zgadzam, porównanie bardzo dobre. Nikt. Natomiast siedzimy w redakcji, miewał tak też Karol, którego akurat dzisiaj nie widzę, ale wiem, że jest Ola. Albo później, kiedy składałem gazetę ja, po prostu, dzień przed składem gazety lądował na naszych biurkach tekst napisany na maszynie do pisania. No trzeba było go wklepać. Oczywiście na początku zawsze, kiedy ten tekst dostawaliśmy, złościliśmy się troszkę, ale kiedy zaczynaliśmy wklepując ten tekst, go czytać, cała złość nam przechodziła, bo rzeczywiście Tadeusz, jeśli chodzi o dziennikarstwo takie regionalistyczne, jest skarbnicą wiedzy, człowiekiem, który rzeczywiście co najmniej od tych 55 lat przypomina nam o rzeczach, o których powoli zapominaliśmy. Jeśli mogę pozwolić sobie na taką osobistą refleksję, a przecież w końcu jesteśmy wszyscy przyjaciółmi pana Tadzia, szczerze mówiąc, moje zainteresowania, jeśli cokolwiek teraz robię jako regionalista, a wydaje mi się, że trochę robię, to tak naprawdę wszystko zaczęło się od pierwszych rozmów, wtedy jeszcze dla mnie, z panem Tadeuszem. Fantastycznym, nieco dziwnym dla mnie wtedy człowiekiem. I muszę przyznać, że oprócz mojej babci, to tak naprawdę Tadeusz zaraził mnie miłością do Wielkopolski i do tego miasta. Proszę państwa, 4000 publikacji jako dziennikarz. Powiem szczerze, wyczyn niesamowity. Kilka książek, myśmy się bliżej spotkali przy tej o Wojciechu Tromczyńskim. Podobno Piastami zainteresował się kompletnie z przypadku, no bo pan Tadziu przypadkowo szukał pracy w Muzeum Pierwszych Piastów, a jako człowiek solidny, rzeczowy, akuratny, mówiąc po naszemu, po wielkopolsku, no nie chciał iść z prośbą o pracę, prośbą, podaniem o pracę do Muzeum Pierwszych Piastów, nie wiedząc nic o Piastach. To było w latach 70. bodajże. Tadziu, może usiądziemy? Jasne, będzie mniej kiwania się. Dzisiaj właściwie jest tak, że ja mam tu niewiele do powiedzenia, bo Tadeusz sam troszeczkę powspomina. Tadeusz, 55 lat. Jak to wszystko się zaczęło? Bo przecież działasz w Gnieźnie, działasz w Poznaniu, bo jesteś poznaniakiem. Proszę państwa, to jest fantastyczna sprawa. To w ogóle argument dla pana prezydenta naszego. Wiadomo, że Gniezno było pierwszą stolicą. Skoro poznaniak wybrał Gniezno z wyboru, no wybrał z wyboru, no jest gnieźnianinem z wyboru. I to tak istotny poznaniak jak pan Tadeusz Panowicz. Tadeusz, jak zaczęła się twoja droga i rysownicza, i dziennikarska, społecznicka, bo jesteś też niesamowicie zaangażowany w społeczność, w życie społeczności. I skąd te pasje? Skąd te pasje? No zaczęło się, jak dostałem dowód osobisty. 18 lat skończyłem, mówię, trzeba się zabrać za coś porządnego. A tym porządnym to mi wyszło tak, że zacząłem spisywać wszelkie opowieści od starych ludzi, którzy jeszcze, ja ich poznałem, oni jeszcze się rodzili pod koniec XIX wieku.
Gdybym wtedy tego nie zrobił, przepadłoby zupełnie i nikt by już tego nie powtórzył. Ale to później te zapiski przydały się właśnie do pracy dziennikarskiej, bo mając już jakiś ślad, wtedy można było pójść do archiwum i jeszcze poszukać na strychach, bo ja rzeczywiście bardzo wiele dokumentów pozyskiwałem na strychach. W jaki sposób? Otóż kiedyś były bardzo potrzebne kontrole przeciwpożarowe budynków. To ja się przypinałem do strażaków, wchodziłem na te strychy. Niejednokrotnie byłem lepiej zorientowany jak właściciele, co na tym strychu posiadają. No i niezwykle cenne dokumenty udawało się pozyskać. Może o jednym takim krótko opowiem. W Pobiedziskach sprzedano kamienicę. Przyszli nowi ludzie, remont budynku, ale ja znalazłem, że przed wojną właściciel tej kamienicy był burmistrzem Pobiedzisk. No, burmistrz to już mogą być jakieś dokumenty, ale poza tym był jeszcze naczelnikiem Gniazda Sokoła w Pobiedziskach, niejaki pan Piotr Siekierski. No to tego. Znalazłem jeszcze krewniaka, poszliśmy na strych, już był nowy właściciel. No i znalazłem pełną dokumentację tego gniazda od 5 lutego 1911 roku, to jak to gniazdo powstało. Tam są protokularze, korespondencja, różne inne gadżety. Przepadłoby, bo ci, którzy remontowali ten dom, by to wyrzucili. Tam już nikogo to nie interesowało. I w ten sposób bardzo wiele dokumentów zostało uratowanych. No teraz już w zasadzie wszystkie domy są wyremontowane i już coraz mniej takich można rzeczy znaleźć, chociaż warto próbować. No a później, to najpierw były te zapiski, później było wojsko. Do wojska trafiłem najpierw do Gniezna, na ulicę Sobieskiego, czyli niedaleko stąd. No i zostałem dekoratorem jednostki, no i trafiłem jeszcze do zespołu. Zespołu, który się ładnie nazywa jak młode wojsko, czyli koty. No falę taką zbytnią nie przeżyłem, bo byłem w tej, jak to nazywali koledzy, tej najgorszej grupie tych ciur jednostkowych, czyli pisarzy tak zwani funkcyjni. No ale z Gniezna później trafiłem na Ławicę, z której wyszedłem do cywila, tam też się zajmowałem pracami plastycznymi. Co tu teraz robić? Wojsko się skończyło, no to znalazłem pracę daleko od Gniezna, daleko od Poznania, w Niechorzu. Mieszkałem tam 2 lata, tylko byłem kaowcem, ale tylko w lecie, bo zima była straszna. Byłem sam, zwłaszcza w Niechorzu, które było sezonową miejscowością. 25 października kończył się sezon i do 15 maja następnego roku była cisza. A poza tym charakterystyczne, co wówczas było w Niechorzu, że tam były tylko 2 polskie rodziny. Bracia Kwiatkowscy spod Kielc, a reszta to byli górale, czyli Łemkowie po akcji Wisła, którzy trafili. Górale, no paradoks historii, góral, który musiał zostać rybakiem morskim. No ale te 2 lata wytrzymałem, wróciłem do Poznania i pracowałem w wyższej szkole rolniczej. Rysowałem między innymi plansze na wykłady. No i taką anegdotę może dopowiem, że pewnego dnia miałem narysować krowy, różne rasy. No i wykładowca, który u mnie to zamawiał, no zrobił awanturę mi, że ta jedna krowa ma pędzel przy ogonie trochę inaczej niż ta rasa, która to miała być. Poszło o pędzel od ogona, no ale jakoś poprawiło się i poszło. No i stamtąd później praca w reklamie poznańskiej, no i pewnego dnia znalazł mnie Jerzy Łomnicki, ówczesny dyrektor muzeum. Nawet się nie zwalniałem ze swojej firmy z Poznania, bo pan Łomnicki załatwił wszystko. Kazał mi po prostu przyjść, on już resztę załatwił. No i tak wiele lat trwało. W tym czasie już współpracowałem od wielu lat z prasą.
A później to się przeniosłem już tylko jako dziennikarz i to w kilku, w różnych tytułach, na terenie nawet całej Polski pisałem, a później się wziąłem za książki, które bo się przez lata nazbierało tych dokumentów w szufladach bardzo dużo i trzeba było to jakoś zagospodarować. Tak właśnie powstały książki. Najbliższa, która ma być wydana, już powinna być dzisiaj, to są wybitni, zapomniani mieszkańcy miasta gminy Pobiedziska i taką samą w tej chwili kończę już, dotyczy gminy Ubowo. Się okazało, że są ministrowie, że są niezwykli ludzie, posłowie i tak dalej, o których zapomniano. Może o takim jednym rodzie z Siemianowa powiem, rodzina Prądzyńskich, zresztą skoligacyjni z generałem Ignacym Prądzyńskim, który się też niedaleko rodzi, bo w Sannikach. I oni, jeden był sławnym prawnikiem, drugi był ministrem, który w Paryżu konferował granice po odzyskaniu niepodległości, a trzeci był właścicielem i współzałożycielem Goplany Poznańskiej. Dzięki niemu, Tadeuszowi Prądzyńskiemu, mamy tyle słodkości, chociaż już do tej rodziny to nie należy. No i takich osób wiele, na przykład 300 metrów od mojego domu urodzili się bracia Surowieccy, Karol i Wawrzyniec. Karol starszy, który był kaznodzieją sejmowym, dramatopisarzem, drugi Wawrzyniec, z kolei wielki uczony, współtwórca Komisji Edukacji Narodowej. Takich ludzi mamy, trzeba ich przypominać i to w szkole właśnie. Młodzież powinna wiedzieć, gdzie mieszka. Tak samo, zresztą współpracuję z wieloma szkołami. Też była pani dyrektor Zubowa z gimnazjum. Też żeśmy sporo godzin spędzili razem. Także warto to było, ale wtedy, co ciekawe, młodzież chciała słuchać. Mam nadzieję, że nadal tak będzie. No i teraz co dalej? No, emeryt jestem, trochę skracam, żeby nie zagadać, bo trwałoby to dość długo, to opowiadanie. Na emeryturze przecież nie można siedzieć i się nudzić, więc zabrałem się za pisanie książek. I mam nadzieję, że te książki, które dzisiaj będzie można, chociaż prosiłem o to Jarka, żeby powiedział to on, że będzie można moją ostatnią, która była wydana, o Wojciechu Tromczyńskim, jeszcze dzisiaj nabyć. Tutaj przywiozłem od wydawcy parę egzemplarzy. No tak, właśnie to miałem powiedzieć ja, ale skoro już Tadeusz powiedział, ja mogę jedynie osobiście państwu powiedzieć, że czytałem tę książkę. Zresztą prowadziliśmy spotkanie z Tadeuszem, kiedy ona została wydana. Poza fantastyczną robotą regionalisty Tadeusza i całą tą historią Trąbczyńskiego, jest to książka, jak mało która, dotycząca Gniezna, książka w jakiś sposób Gniezna, ziemi gnieźnieńskiej właściwie, wydana jest fantastycznie edytorsko. Naprawdę to jest książka, którą, proszę państwa, chce się mieć w domu. Książka, piękny przedmiot. A to jest dość istotne. No to Tadeusz, jak jesteśmy przy tym Trąbczyńskim, jaka była historia w ogóle tej książki? Jeszcze państwa zachęćmy po prostu, bo tych książek za dużo nie masz, więc... No parę, bo już się kończy w ogóle nakład także tego, że wydawcę uprosiłem, jeszcze tam gdzieś za szafy wyciągnięto paczkę i to jest ostatnia właściwie okazja, kiedy będzie można ją nabyć. Ale jak się zaczęło? Otóż przeglądałem wybitnych ludzi ziemi gnieźnieńskiej, ich życiorysy. No i trafiłem na innego niezwykłego Trąbczyńskiego, który się w Bojanicach tu koło Gniezna urodził, w gminie Kłecko. To jest Łukasz Hipolit Trąbczyński, który był pierwszym leśnikiem, który skończył w Tarant na terenie Niemiec. Skończył szkołę wyższą, że został leśnikiem, inżynierem. Pierwszy z Wielkiego Księstwa Poznańskiego. Trafił później do Ulejna koło Środy
I tam w wieku 51 lat zginął tragicznie, przygotowując naboje na polowanie beczuka z prochem wybuchłego, rozerwała. No i mówię, tu Tromczyński, w ogóle Czeneszno też było przyczynkiem takim, bo rodzice Wojciecha Tromczyńskiego, który się urodził w Dębłowie Królewskim, obecnie Dębłowo w gminie Mieleszyn, krótko mieszkali w tym Dębłowie, przenieśli się do Czeneszna. Tam zmarli najpierw ojciec w 1863, bo ojciec był 1860 rok, 3 latek, stracił ojca najpierw. 5 lat później zmarła matka, pochowani na cmentarzu czemeszyńskim. No i teraz jest numer. Jeszcze niedawno był nagrobek Aleksa i Marii Tromczyńskich. A niestety został zlikwidowany. Szkoda, bo to niezwykły zabytek po tak niezwykłym człowieku. Teraz się noszę z zamiarem napisania kolejnej książki o kolejnym wybitnym mieszkańcu ziemi gnieźnińskiej. To chodzi o Jędrzeja Moraczewskiego. Urodził się w Czemesznie. A dlaczego się urodził w Czemesznie? Otóż jego ojciec zbudował kolej. Kolej, która tutaj na przyszły rok 26 maja będzie 150. rocznica, jak pociąg pierwszy dotarł do Gniezna. Wtedy jeszcze nie do Gniezna chciałem zaznaczyć, bo dworzec, który wybudowano w Gnieźnie, nie stanął w granicach miasta Gniezna. Był wybudowany na polach wsi Konikowo. I dopiero w 1911 roku miasto zakupiło grunt i ten dworzec się znalazł w granicach miasta. No i właśnie Tromczyński, tak jak ojciec, później się wyprowadzili do Krakowa, do Lwowa, gdzie Jędrzej skończył studia inżynieryjne właśnie w dziedzinie kolejnictwa. Budował w Serbii, gdzieś tam na terenie Turcji koleje. No i później się związał z Piłsudskim jako legionista. Był zresztą ministrem od kolejnictwa. No, zginął strasznie, bo 4 dnia powstania warszawskiego, wcale nie biorąc udziału w powstaniu warszawskim, akurat w domu, w którym przebywał, wybuchł pocisk, odłamek przebił ścianę i go w krtanie ugodził i tak zginął Jędrzej Moraczewski. Ale mamy tu innych Moraczewskich blisko. W Lednogórze mieszkał Benedykt Moraczewski, najbliższy krewny Jędrzeja. Jakiś czas tu przebywała Bibiana Moraczewska, która była zresztą siostra Benedykta, która w Poznaniu urządzała wielkie spotkania bohemy poznańskiej. No jeszcze jedna, koło Środy Wielkopolskiej w Haławach, Marianna Moraczewska, która wspaniale malowała. Są jeszcze 3 obrazy w kościele jej pędzla. W kościele w Imielnie z lat 1870. To takie rzeczy można tu spotkać. Trzeba drążyć nieustannie temat. No, Czemeszno ja rozumiem, bo jeszcze moglibyśmy Modesta Mariańskiego i paru innych. No. Ale wiesz co, to już takie mam pytanie. Z Gnieźnian, których gdzieś historię odkrywałeś, a masz świadomość, że byli zapomniani, kogo byś w pierwszej kolejności chciał przypomnieć jeszcze raz? Wprawdzie nie z samego Gniezna, później dopiero były mocno nagłośnione jego nazwisko, to był Wiktor Pnieski z Kłecka, który się wykształcił jako drogerzysta, najpierw sławny pilot. Pilot Powstania Wielkopolskiego i nie tylko. Wiktor Pnieski dokonał między innymi takiej rzeczy, że 6 stycznia 1919 roku w odwecie za to, że Niemcy zbombardowali Łabice i wieś Skórzewo, wziął 2 kolegów jeszcze, polecieli do Frankfurtu nad Odrą i w odwecie też spuścili parę bomb. Zresztą skandal wtedy był niezwykły, bo przecież poznańskie, bo w państwie niemieckim zamach stanu to był dosłownie. No ale Wiktor Pnieski, może króciutko powiem, wykształcił się jako drogerzysta, nawet miał drogerię najpierw w Poznaniu, później w Berlinie i powołany do jednostki lotniczej został pomocnikiem mechanika lotniczego. Ale że był zdolny, Niemcy docenili jego wiedzę i kunszt w naprawach silników samolotowych,
Także dostał skierowany na kurs mechanika lotniczego, a w 1917 już Niemcy potracili wielu pilotów, wysłali go do Kołbrzegu i tam zdał kurs pilotażu i nawigacji i przeniesiony został na Awicę. Był jednym z tych, którzy przyczynili się do dość łatwego opanowania ławicy. No, później to, co wspomniałem, 6 stycznia na rozrabiu we Frankfurcie walczył między innymi w Rafie i wrócił do Polski. No niestety po wojnie tych, którzy z Anglii wrócili z zachodu, nie pieszczono. No i teraz Wiktor Pniewski trafił do służby Meteo. No, później przeszedł na emeryturę, spoczywa w Rozdrażewie koło Koźmina, tam w tej stronie Krotoszyńskie. Takich zresztą naprawdę wielu mamy niezwykłych ludzi. Zresztą chociażby Jarek może tu powiedzieć, jak przyniosłem fotografię korpusu króla Bolesława Chrobrego, który pochodził z pomnika, który w 1914 roku Niemcy tutaj zdemontowali, zniszczyli. I leżał tutaj w parku ten pomnik, tu właśnie, tu w tym najbliższym otoczeniu, do którego wszedł niejaki pan Szafranek jako 14-latek i mu kolega zrobił zdjęcie, gdy on wytnął głowę z tego korpusu. Tak, prawda, że takie... Ja pamiętam to zdjęcie, ponieważ dzisiaj ten twój jubileusz to od Piasta do Piasta. Zaczekajmy z tymi Piastami. Za chwilę przejdziemy pewnie na galerię, tak, gdzie będziesz mógł bliżej. Tak, żebyśmy dzisiaj zrobili to spotkanie bardzo osobiste, żebyście państwo mieli możliwość podejść, porozmawiać z Tadeuszem. Nawet jeśli macie jakieś listy gratulacyjne, to będzie na to właśnie miejsce bardziej osobiste, żeby Tadeusz poczuł, że my jesteśmy z nim. Ale wiesz co, mnie osobiście interesuje, Tadeuszu, pamiętasz jakiś taki moment, bo wiadomo, że jeżeli robi się kwerendę, zwłaszcza, że ty mówisz o tej takiej prawdziwej kwerendzie, nie tak jak my dzisiaj, Google, możesz sobie wejść nawet w archiwum szwajcarskie, poszukać całej genealogii rodziny i tak dalej, albo ewentualnie idziesz do archiwum. Natomiast ta kwerenda twoja, kiedy na strychach i tak dalej, pamiętasz taki moment, bo to muszą być emocje, kiedy znajdujesz coś i mówisz, niemożliwe, także niemożliwe, znalazłem coś takiego, to przetrwało, to jest niesamowite. I kiedy zaczynasz potem drążyć całą historię, pamiętasz jeden taki najważniejszy moment? No może takich momentów było wiele, ale może taki wybrany niech będzie moment. W Łubowie na strychu przedwojennego działacza spółdzielni mleczarskich Kółka Rolniczego zachował się protokularz. Protokularz niezwykle, trochę go myszy tam podgryzły na obrzeżach, ale dokument jest w doskonałym stanie. Zaczęto go zapisywać pod koniec XIX wieku, jak powstało to Kółko Rolnicze. Zakończono wpis w sierpniu 1939 roku. Wpis, który dotyczył pieniędzy na Fundusz Obrony Narodowej. 100 złotych kółkowicze tam oferowali, wysłali do Rydza Śmigłego specjalny telegram. Jest treść nawet tego telegramu, że jeszcze, jak będzie trzeba, kolejne 100 złotych albo więcej szedzących będą walczyć do ostatniego chłopa. Tak jest dosłownie tam zapisane. I takich dokumentów, to zresztą tam jeszcze były legitymacje działaczy i tak dalej, to są już jednostkowe. Takie rzeczy, no przede wszystkim to wtedy podnosi adrenalinę i krew szybciej krąży, bo przeważnie by było to zniszczone. O, jeszcze co. Tutaj jest Mariusz Zieliński, dyrektor Domu Kultury w Czemesznie, z którym mieliśmy wcześniej zrobić wystawę z dawnych modlitewników, ale będzie we wrześniu. Modlitewniki. Kolejna rzecz, których w zasadzie nie ma, bo był zwyczaj, że jak ktoś umierał, to mu do trumny wkładano i tych rzeczy nie ma. Przede wszystkim dużo zebrałem tych modlitewników tu z naszej oficyny Jana Bernarda Langego. Niektóre mają niezwykłą
przeszłość, bo jest prominencja na przykład wpisywana na stronie wklejki albo tytułowej, taka rodzina Płaczkowskich ze Szczytnich Czernieckich. Pierwszy tam jest zapisany w latach 70. XIX wieku i między innymi ten modlitewnik trafił do Westfalii, bo tam wyjechali za chlebem. To jest wszystko odnotowane, nawet adres. Potem wrócili, kolejny z tej rodziny członek otrzymał, no po latach trafiło to do mnie. Takich rzeczy jest no, coraz mniej i warto naprawdę poszukiwać. Zachęcam wszystkich, jak ktoś coś ma gdzieś tam za szafą zachowane, to chętnie skorzystam. A masz też tak, że piszesz artykuł, właściwie go już zamykasz i nagle znajdujesz jakiś taki wątek, który w ogóle wszystko przewraca. Tak. Okazuje się, że ktoś jest skoligacony z tak ważną osobą, że trzeba odwrócić to wszystko. Tak, trzeba od nowa pisać, mało tego. I wtedy jest jeszcze asumpt do kolejnego drążenia, czy jeszcze coś tam jeszcze się nie doda. I zdarza się, że trzeba dodać. Dobrze, to skończmy tą rozmowę dwóch ludzi, którzy szukają. Ja tutaj podpatruję po prostu i uczę się od mistrza. Ale zanim przejdziemy na galerię, bo proszę Państwa, ja tak bym chciał, żebyśmy dzisiaj po prostu byli z Tadeuszem, a tam na galerii nie będzie już mikrofonów. Będziecie mogli mu złożyć szczere słowa uznania, wdzięczności za to, co zrobił. I tam opowie Wam pewnie bliżej już każdemu z osobna troszeczkę o tej wystawie. Ale 3-4 zdania o tym, co zobaczymy na galerii od piasta do piasta. Dobrze, taki zwiastun niech będzie. Tak jest. Zachęcamy ludzi. Tak, no więc przede wszystkim, jeżeli chodzi o te zbiory numizmatyczne, bo to nie tylko numizmatyczne, bo są i statuety i wszelkiego rodzaju inne rzeczy, ale przede wszystkim jedna gablota, którą poświęciłem przez te 55 lat, nazbierało się trochę wyróżnień, które trafiły albo mi na szyję, albo na moją pierś, albo do ręki. To tam parę tych ważniejszych krzyży, medali wystawiłem w jednej gablocie, a resztę już będzie dotyczyło piastów, chociaż jeden z eksponatów tam w tej części dorobku mojego jest order Bolesława Chrobrego. Mam legitymację do niego z numerem 18, czyli za dużo ich nie wydano. Bardzo rzadko. No jest też wspaniały, to 5 września ubiegłego roku w Przemotułach otrzymałem krzyż komandorski Królewskiego Orderu Świętego Stanisława. Jestem niezwykle dumny, że takie coś trafiło do mnie. No i tam parę innych ciekawych wyróżnień. Przede wszystkim 3-krotnie w Gnieźnie, łącznie z Gnieźnianinem roku, otrzymałem 3-krotnie takie wyróżnienie, chociaż nie Gnieźnianina roku, ale w innej dziedzinie. Jeden w 2016 roku jako Gnieźnianin roku, za co jestem niezwykle Gnieźnianą wdzięczny, że tam Rzepsi mnie tutaj przyjęli tak miło. No, tych medali pewnie i wyróżnień to by było więcej niż być może przywiozą nasi olimpijczycy z Tokio. Chociaż życzymy im oczywiście, żeby tego było jak najwięcej. Tadeusz też otrzymał odznakę miasta Gniezna właśnie dzisiaj. Tak, podejrzewam, że pan prezydent ma w zanadrzu jeszcze jakieś bardziej oficjalne sytuacje. Ale naprawdę, zapraszam was, żebyśmy dzisiaj byli po prostu z Tadeuszem. Dla niego i te wszystkie wyróżnienia, te piękne słowa, które chcecie złożyć, możemy złożyć właśnie przy wystawie, która jest clue dzisiejszego jubileuszu, od piasta do piasta. Mam nadzieję, że nikt się z Państwa nie obrazi, że ja łamię protokół, ale myślę, że ktoś, kto wiedział, że ja będę prowadził spotkanie, a poprosił mnie o to Tadeusz, to i tak wiedział, że tak się stanie. Ale ja naprawdę ufam, że jesteście tu dla Tadeusza. I tyle. Teraz proszę Państwa tak. Ja wiem, że jest niedosyt, ale macie Tadeusza do swojej dyspozycji, bo czasami na tych uroczystościach jest tak, że ta pierwsza część ciągnie się 2 godziny i potem już wy się śpieszycie, bo trzeba do domu dojechać, bo ja wiem, że większość z Państwa w ogóle przyjechała z Warzędze, Poznania, daleko, inne piękne miejscowości. Nawet ze Śremu i
No chociaż rzeczywiście najpiękniejszą miejscowością jest Gniezno i co do tego nie mamy w ogóle wątpliwości. Tadeusz też. Tak jest. Ja też przyjechałem tutaj. Także, proszę Państwa, w tej chwili plan jest bardzo prosty. Macie Tadeusza do swojej dyspozycji. Galeria jest z tamtej strony. Po drodze oczywiście, żebyśmy się nie tłoczyli, bo jak wszyscy wejdziemy teraz do tej galerii, to będzie ciężko. Sala się nazywa Tańca Ludowego bodajże, ale poczęstunek nie jest ludowy. Też zapraszamy, żebyśmy sobie po prostu dali czas na pobycie z Tadeuszem. Tadeusz, serdeczne gratulacje tak naprawdę i myślę, że z takimi słowami przyjdą do ciebie wszyscy, którzy tu przyszli. Proszę Państwa, to jest niesamowite, jak wielu ludzi chciało poświęcić w ten upalny dzień swój czas i to pokazuje tak naprawdę, ile dla nas znaczy Tadeusz Panowicz. A ile znaczy to, co robi, to chyba docenimy dopiero za 20-30 lat. Być może wielu ludzi, których upamiętnił, nigdy byśmy nie poznali. Ja ci za to serdecznie dziękuję, Tadeusz. Ja również dziękuję. Jarku, dziękuję bardzo. Przede wszystkim miłe jest to, że pracowaliśmy razem w jednej z redakcji i to przetrwała ta przyjaźń, która będzie trwała, mam nadzieję, na zawsze. No, z mojej strony na pewno. Ja też. Dziękuję bardzo. Zapraszam Państwa do miłych słów dla Tadeusza, ale chodźmy na galerię. Że tylu wspaniałych ludzi, przyjaciół przyszło tutaj posłuchać mnie, bo trochę mi głos zaczął więznać, ale poradzę sobie. Właściwie tu powinno być trochę inaczej napisane od Piasta do Piastówny, bo ostatnia tam jest przecież tego Jadwiga. No ale to też Piastówna. No ale tak wyszło, że tych mężczyzn więcej wtedy rządziło, no i wypadła z obiegu. Dziękuję, zapraszam na galerię.